A teraz słyszę takie rzeczy z twoich ust, że Pedry dostał bana, to jest kurwa moja wina. No niech Pedry udowodni. Masz kontakty z supportem. Napisz do supportu, niech sprawdzą, czy ja jakiekolwiek zgłoszenie wykonałem w kierunku jego kanału. Pokaż to. No pokaż to. No masz kurwa kontakty z supportem, no to to pokaż. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, pokazałeś shota z tą dwunastolatką. Gadałeś, że po twarzy widać, że ona ma 12 albo że jest to jakaś małolata. Ile jest lasek, które wyglądają młodo, a mają powyżej 20? Ja No weź i sobie, ile weź sobie. jest? Po twarzy sądzisz, że ona ma 12? No nie wiesz tego. No możesz powiedzieć oczy takie, usta takie i tak dalej. Ale to. Ale nie przeanalizowałeś jej tożsamości, kurwa. No nie zapytałeś się tak jak każdy, ile ona ma lat, nie? Więc tutaj, kurwa. Tak samo ty możesz gdybać. A co jeżeli ona rzeczywiście ma 12 lat? To nie jest ta pewność, kurwa, to nie jest dowód, że ona miała mniej niż powiedzmy, nie wiem, nawet te 14 albo 15, to nie jest dowód. Ja oczekuję tutaj kurwa jasnych dowodów. Ma 12 lat i chuj, pokaż mi to kurwa na dowodzie. Pokaż mi to na dowodzie, że ma 12. No i nikt tego nie pokaże, stary, no nikt tego nie pokaże, bo nie ma 12. Ma 17. To tak jakbyś kurwa. No to. Stary, to tak jakbyś kurwa, nie wiem, przeruchał typiarę, która ma 13 lat, nie pytałeś się jej o wiek i tak dalej, wyglądała ci na 16 i potem masz przejebane. Ale pokaż. Bo też nie przeanalizowałeś, stary, ile ona ma. Jaki jest ten jej wiek. I dlatego się ludzie rzucają o to. Mi to. No znajdź ją kurwa w internecie. Znajdź ją gdziekolwiek. Masz takie coś? Masz możliwości takie? No oceń Michał szansę na streamie. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ją odnaleźć albo jakoś to udowodnić? No są jakieś szanse? No powiedz na streamie, że szans żadnych kurwa nie ma. No powiedz to. Więc po chuja jest poruszany ten temat. I jeszcze wykop bronisz. Kurwa, najgorsze ścierwo w internecie, wykopowiczów, kurwa, taki fakt dla nich leci. Ja jestem przekonany, że to się tak nie skończy. Poza tym mówisz kurwa mi, Zobaczycie. że jakim cudem Pedl dostał bana. No jest coś takiego. Jeszcze się wstrzymam. Jeszcze się wstrzymam, bo ja mam jeszcze coś takiego. Mam asa w rękawie, więc easy. Odnośnie tej całej sytuacji. Michał, jak widzowie, są moi widzowie, kurwa, ty myślisz, że nie ma? No pewnie wszedł kurwa jakiś widz, albo kilku widzów, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt widzów weszło na jego kanał. Zaczęli go zgłaszać, no i dostał bana. No i dostał bana, ale to od razu jest moja wina? No moi widzowie bronią mnie, twoi widzowie bronią ciebie. No tak już działa ten YouTube, no. Niech Pedryl. Dobra, ja chcę zakończyć temat Pedryla. Niech on udowodni, że ja tego nie zrobiłem. Napisz do supportu, zadzwoń do nich, udowodnią ci, że to nie ja. I zakończymy ten temat raz na zawsze. I proszę cię, żebyś o tym powiedział na live, albo chociaż posta na Facebooku dał, albo gdziekolwiek, że to nie ja. Bo powiedziałeś, że kurwa jestem jako pierwszy podejrzany. Wyklucz mnie z tej listy podejrzanych. I niech ten temat zostanie zakończony. Temat dwunastolatki myślę też jest zakończony, bo do momentu, kiedy nie dostaniemy dowodu jasnego, że ona nie miała 12 lat, a nie miała, więc ja mam pompę i mam wyjebane po całości w ten sposób, no to kurwa nic nie zdziałają ludzie, no nic nie zdziałają, no kurwa, Dobra. krótka piłka jest, no i tyle. I tylko tyle. Hejt na mnie jest, że góral pedofil. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie kurwa jestem pedofilem? No i na jakiej podstawie? No inni youtuberzy nie bajerują kurwa lasek na YouTubie. No inni youtuberzy lasek na YouTubie nie bajerują. No masz szota Michał kurwa na YouTubie. Magiczny kiedyś, jak miał kurwa, no nie wiem, on się jeszcze nie Zajebiście. wybijał, miał po 200-300 widzów. Dobrze. Gdzie? Dobra, okej, spoko. Niech będzie w ten sposób. Lecimy dalej w takim razie. Jest jedna rzecz, bo ty teraz mi mówisz. Dobra, czekajcie chwilę. Ja Ja mu bym dam miał jeszcze tego szota, dokończyć, no bo nie. ja mam jeszcze asa w rękawie jednego na, żeby dokończyć tą całą sytuację i ten spór. Nie wiem, gdzie bym teraz mógł znaleźć. Ale była taka akcja kiedyś na jego streamie, że siedzieli on i parę ziomków kurwa na streamie z Magikalem. I kurwa była laska, ona się rozbierała kurwa. Siedziała sama w staniku. I ją tam bajerowali, że o kurwa, że ziomek od Magikala obok, który siedział, że ściągnie koszulkę, to ona na przykład ściągnie kurwa coś tam. No też ją bajerowali. Rzucał się do niego ktoś? No rzucał się do niego ktoś, czy kurwa każdy to olewał? No każdy olewał, więc po chuja się rzucają wszyscy do mnie. Większość youtuberów kurwa to samo robiło co ja. I dlaczego ja mam być kurwa brany pod kurwa pierwszy atak? Dobra. To teraz odnośnie tych twoich słów, bo tam niejednokrotnie też żeśmy rozmawiali na ten temat. Powiedz mi, stary, bo mówisz mi, dlaczego ludzie tak atakują ciebie, dlaczego wyciągają, stary, dlaczego wbijają ci szpilki i tym podobne. Wytłumacz mi, stary,
Dlaczego tej typiarze życzyłeś śmierci? Tylko mi to wytłumacz. To jest ostatnia rzecz, która mnie ciekawi. Możemy to rozwiązać publicznie. Bo tylko to mnie ciekawi. To jest ostatnia rzecz. To jest fakt. No ja. To nie. Co? Zatkało cię, co? Wspaniaku. Czemu miał mnie zatkać? Tak, jak nie spodziewałaś, co? Nie? Co mnie to interesuje, z kim byś się ruchała? A ja tego nie powiedziałam, żebym to z nim robiła, tylko powiedziałam, że jest zajebisty, ha? A kto ci daje takie... kto tak komentuje ciebie i tak mówi o tobie, co? No powiedz szczerze, która laska tak mówi o tobie? Wszystkie szmaty. Taki twardy jesteś, że masz pieniądze i wszystko. Ja już tutaj widzę, jak ty najeżdżasz ludzi na tym OME. A tak naprawdę? No komu ty się podobasz? No co? Dziwko? No lipa trochę, nie? No widzisz, no ja cię nie chcę obrażać, ale to powiem sobie szczerze, nie? Widzisz, ja wiem, że ci tego nikt wcześniej nie powiedział, ale kiedyś ktoś musi. Czekaj. Dlatego sobie musisz dziewczynę znaleźć i być kurde normalny, a nie najeżdżasz na wszystkim, a potem jak na, nie powiem, niektórych eventach, potem dostajesz mordę, nie? A kobieta, ty. No co? Ale nie mówię prawdy? No powiedz, że kłamię, no powiedz, no. Mam powiedzieć, co myślę? No powiedz, no. Co? No dawaj. Jesteś jebaną kurwą, dziwką i szmatą i żygam ci na łeb i życzę, żebyś kurwa kiedyś, żeby cię samochód kurwa potrącił, rozumiesz? Żebyś kurwa miała obie nogi złamały i do końca życia byś na wózku jeździła. Tego ci życzę, żebyś była zaszmacona. Bo jesteś szmatą jeden dana. Okay. Jesteś zwykłą kurwą. Zwykła szmata jesteś, pa. I tu leci dos. I tyle w temacie. Ale widzisz, słuchaj, zamknij pizdę jak król do ciebie przemawia. Zamknij pizdę jak król do ciebie przemawia. Będziesz zapierdalać całe życie za najniższą. Będziesz kurwą jebaną, laczkiem pierdolonym. Będziesz dawała dupy, żeby tylko ci starczyło do 11. I zamknij ten ryj, kurwa, i ten uśmieszek chory. Naprawdę, życzę ci, kurwa, z całego serca najgorzej na te święta. Żebyś, kurwa, nie dożyła do świąt. Żebyś zdechła, rozumiesz? Słuchaj, życzę ci, żebyś zdechła, bo jesteś szmatą. I życzę ci, że jeżeli kiedyś będziesz szła po ulicy, żeby ktoś cię chwycił, jakiś psychopata, i żeby cię zgwałcił i poderżnął ci gardło, rozumiesz? Żeby cię zabił. Spierdalaj, kurwa, ciebie. Po tych słowach tak naprawdę zdecydowałem się też tego live'a zrobić, bo ja nie widziałem tego shota wcześniej, kurwa, nie? I dużo rzeczy do mnie dotarło po prostu. I dobrze wiesz, stary, że jest mega dużo rzeczy w necie. Jakbym miał teraz serio ze wszystkim wychodzić, też twoja obrona, stary, odnośnie tej typiary jest strasznie dziurawa, stary. Ja nie chcę, kurwa... Nie chcę wychodzić ze wszystkim, bo ty wiesz, stary, co jest na ciebie. Ale po prostu chciałbym, żebyś, kurwa, zmienił to trochę, nie? Bo ja nie chcę, kurwa, stracić tego portalu. Autentycznie. Ja mam szacunek tylko do widza swojego. W tym wypadku. I ja go stawiam na pierwszym miejscu. Jak król do ciebie przemawia. Zamknij pizdę, jak król do ciebie przemawia. Będziesz zapierdalać całe życie za najniższą, będziesz kurwą jebaną, laczkiem pierdolonym, będziesz dawała dupy, żeby tylko ci starczyło do 11. I zamknij ten ryj, kurwa, i ten uśmieszek chory. Naprawdę, życzę ci, kurwa, z całego serca najgorzej na te święta. Żebyś, kurwa, nie dożyła do świąt, żebyś Zaraz, słowa, żeby typiara nie dożyła do świąt za to, że ci, nie wiem, wygarnęła jakieś słowa, no. Zacząłem rozmowę z laską na Omegle normalnie, kurwa, jak z normalną osobą, jak z normalną dziewczyną. Ona potem zaczęła mnie bezpodstawnie jechać, zaczęła mnie cisnąć.
Ja wtedy się tak przerwałem, kurwa, nic nie mówiłem przez 2-3 minuty, tak po prostu. I później ją zjechałem za to, że ona pierwsza. I kto... Nieprawda, bo na całym szocie, stary, to nie jest tylko tak, że kurwa, wiesz... Nie, to tak nie wyglądało. I powiedz, kurwa, Boxdel, kto pierwszy zaczął cisnąć. Ona czy ja? No odpal szota i od początku, kurwa, go oglądaj na całym live'ie. Bezpodstawnie i... ci tego nie powiedziała, dobrze o tym wiesz. Powiedz mi i u mnie na live'ie, bo mnie oglądasz, i powiedz... To jest niecały szot. Powiedz na swoim live'ie przede wszystkim, kto pierwszy zaczął kogo cisnąć. I od tego zaczniemy. Ale proszę, góral, bardzo. Kłamiesz teraz, kurwa, no. Życzymy śmierci. Tylko mi to wytłumacz. To jest ostatnia rzecz, która mnie ciekawi. Możemy to rozwiązać. Proszę bardzo. Bo tylko to mnie ciekawi. To od samego początku odpalaj, kurwa, i... No jak? To nie jest początek, to nie jest ten shot. No, zatkało się, co? Spaniaku. Nie. Boxdel, zmień shota, bo to nie jest shot od samego początku, kiedy ją spotkałem. To jest shot od momentu, kiedy zaczęła mnie cisnąć. Bo to jest shot. Ja z nią gadam normalnie, ona zaczęła mnie cisnąć i ja wtedy byłem cicho. I właśnie to jest ten moment, zobacz. Patrz. A kto ci daje takie, ten... Patrz, ja nic nie mówię, Odpal tak, shota, Boxdel, od samego początku. Ja góra, nawet ci podeślę. Kurwa, to, podeszli... Chwilę. Podeszli mi ja tego shota, serio. Ja nawet shota gotowego. Bo odpaliłeś shota, kiedy ona zaczęła mnie jechać, a nie od samego początku, jak zaczęła się rozmowa. Góral, życzy... Dobra. Dobra, zanim mi podeślę, odnośnie jeszcze tej afery pedofilskiej. Pablo B przekazał 10. Góral, powiedz na przykład, czy według ciebie normalne jest to, kurwa, że rajdujesz 8-letnie, bo tu jest cały czas ten temat pedofilski, stary, dlaczego, ja analizuję to, stary, skąd to wyszło, nie? Zauważ, że jeszcze cię pedofilem nie nazwałem, stary, ale powiedz mi, co może myśleć typ, kurwa, załóżmy, jeżeli rajdujesz 8-letnią dziewczynkę na czacie słowami cipka, no nie? Zresztą sami zobaczcie. Przeniem, spierp, nie po prostu wbijamy cel. Góral, ja stary, naprawdę... Zauważ, że ja, stary, nie cisnę się z tobą jak z Danielem, kurwa, bo ja mam, stary, jeszcze 20 takich, mam w arsenale 20 takich rzeczy, kurwa. Ale ja muszę, jeżeli widzę, że moi widzowie domagają się więcej, więcej materiałów takich, które są za mną po prostu, dlaczego ja uważam, że tamta typiara na OME nie była, kurwa, legit, no legalna, 15 lat nie miała, no zobacz, stary. To samo mówi za siebie, że tu jest coś, kurwa, nie tak, nie? Pozdro, pozdro z podłogi. Czekam na pewne słowo. Nie. Boże święty. To tu wbijamy te 260 subów. Będzie losowanie. Dobra, widzowie Gulala, za przeproszeniem spierp. Nie powiem tego, bo to nie dla was live. Idźcie do swojego zboczuszka górala. Dobra, czekałem na te słowo 5 lat, ale już się doczekałem. Łapki w dół, kurwa! Nie to, sorry, nie to. Łapki w dół, kurwa, napierdalamy i zgłaszamy streama. Czekałem na te słowo, kurwa, 5 lat. Czekałem na te słowo 5 lat. Bez kitu, nie? Czekałem na te słowo 50 lat. Macie linka na czacie. Lecimy, kurwa, łapki w dół, hopie, lecisz, kurwa, i zgłaszamy, hopie. Spierdalaj, szmaciulo, no to ty sobie spierdalaj, bo to nie twój live, idioto. Zamknij pizdę, kurwa, szmato jebana małoletnia. Pyk, łapka w dół, hopie, zgłaszamy, kurwa, i ci live'a wypierdolimy. Nie będziesz mi się, kurwa, przemoc, obrazę. Przemoc udziałem dorosłych, chłopie, wyślij elegancko i py... I widzisz, stary, ty zgłaszasz, kurwa, te live'y i ja mam, nie mam przypuszczać, że ty, stary, zgłosiłeś pedryla? Wiadomo, nie ma na to dowodów, stary, ja też powiedziałem, że, kurwa, stawiam cię tylko w pierwszej linii podejrzanych, bo wiem, stary, że lubisz flagować te live'y, kurwa. Po prostu to wiem. Pyk, łapka w dół, chłopie, zgłaszamy, kurwa, i ci live'a wypierdolimy. Nie będziesz mi się, kurwa, przemoc, obrazę... Najgorsze jest to, góra, że ty sam wchodzisz na te live'y i prowokujesz, stary, nie? Już nie mówię o PLK Damianie, kurwa, bo tam już też była taka sytuacja, że po obu stronach było, kurwa,
była zapałka, nie? Przemoc udziałem dorosłych, chłopie wyślij elegancko i pyks. Po lajwie kobieto masz, po lajwie masz, kurwa. Przycho, chłopie, 311 łapek w dół, chłopie, pizda szmata, jebać ją, wyzywać, wyzywać, pizdo jebana, lecimy, kurwa. Jest ten shot w końcu, czy nie? Jak on się tego to nazywa? Martynka, dobra, czyli Martynka to będzie. Ile ten shot ma czas? Ile? I dopiero 2 minuty chyba coś, nie? 2 minuty, góra Martynka. To nie. Gdzie jest ten shot? Gdzie jest ten shot? Całkowity kurwa shot, jak ją spotkałem na Omegle. Gdzie on jest? Martynka. Bo to jest tylko urywek. Bo to, co pokazał Boxdel, to jest urywek. A ja chcę zobaczyć całego shota. Góral, wiele osób pamięta, stary, że to nie było tak, że ona to powiedziała z pizdy, nie? Od samego początku, kiedy skipnąłem, powiedzmy, swojego widza i zacząłem z nią rozmawiać. Ja chcę to widzieć. Gdzie to jest? Z Martynką, minuta 38. Aha, nie ma tego. Nie ma odshota z tego. Aha, czyli odshot jest zrobiony tylko z tego, jak ona mnie zaczęła... Jak... Odshot jest zrobiony tylko z tego, jak ja zacząłem ją cisnąć, ale nie jest pokazane to, jak ona zaczęła mi cisnąć. Dobra, okej. Nie mów, że nie. Patrz. You are my... Nie mów, że nie. No i to jest urywek. To jest tylko urywek. Nie ma chyba żadnego shota z tego, jak był sam początek rozmowy. Szkoda. Góral Martynka, albo nie wiem, jak to napisać. Góral życzy śmierci, coś takiego. Dobra, gdzie my to mamy? Czy coś jest? Tu jest biwak. Gocha. Jakieś dymy. Dobra, napiszcie mi na czacie, czy jakoś to można wpisać. Bo oglądamy całego shota, od samego początku. To jest ile? 2 minuty 65. To nie jest kurwa cały shot. To nie jest cały shot. Pokaż mi całego shota. Góral. Napiszcie widzowie na czacie, jak ktoś znajdzie. Zmarłem, to też jest ucięte pewno. Jak mówiłeś, góral, a po co ja mu udowadniać? Gdzie jest cały shot? Gdzie jest cały shot od samego początku? Gdzie jest cały shot? O, widzę, że też tego shota też nie ma. Czyli też kolejny brak dowodu na to. Czyli kolejny brak dowodu na to. No, czyli generalnie... Oczernianie mnie polega na tym, żeby brać rzeczy z cytatu. No i tyle, no. Wszystko w temacie. Dobra, zobaczmy, co on tu miał gada. Teraz serio ze wszystkim wychodzić. Też twoja obrona, stary, odnośnie tej typiary jest strasznie dziurawa, stary. Ja nie chcę, kurwa... Boxdel, nie jest dziurawa, tylko zobacz, no pokaż mi shota, gdzie jest sam początek rozmowy. Zaczynam z nią rozmawiać normalnie. Całkowicie normalnie z nią rozmawiam. Ona zaczyna mnie cisnąć, ja później byłem cicho przez minutę, 2 minuty, a później ją zjechałem i się rozłączyłem. I kto pierwszy zaczął? Ona czy ja? Ona zaczęła mnie cisnąć, więc moje pociski w jej kierunku były zupełnie, kurwa, adekwatne do sytuacji sprawy. Pokaż mi, Boxdel, tego shota, jest shot czy nie? Ale czekaj, życzenie śmierci to jest z tego, co widzę i szukam, nie ma tego shota. Ale dlaczego nie ma tego shota? Może widzowie znajdą, nie wiem, może ja nie widzę, ale... Znajdźcie przyda się ten shot, bardzo się przyda ten shot. Tam nie było tak, góral, że to ona zaczęła. Czyło do 11. O. I teraz kłamiesz, stary. Kłamiesz teraz, stary, z tym kłamiesz. Ale tylko jest cytat, to jest urywek z jakiejś całości. Ale pokaż mi, kurwa, całość. Wtedy wyjdzie wszystko na jaw. Kto pierwszy zaczął? Bo to jest shot zrobiony wtedy, kiedy ja zacząłem ją jechać. Ale pokaż mi całego shota, jak ona mnie zaczęła jechać. Już, kurwa. A to, jak ona mnie jedzie, w tym szacie chyba nie jest. Mamy to. Wszystkie szmaty. Taki cwany jesteś, że masz pieniądze i wszystko. Ja już tutaj... Zaraz zobaczymy, kto ale zaczął, kurwa, w tej całej sytuacji. No ja. Mamy szota całego. No, zatkało cię, co? Jest człowiek sukcesu, słuchaj. Przystojny, jest ogarnięty, ma kobietę. Szkoda mi cię trochę, wiesz, powiem. Wielokrotnie, że ty jesteś po prostu niewyżyty. Jesteś? Miły. Że się z laską ruchałem, że się całowałem. Kurwa. Z
Spałem na siłę. O, na, tak, miałem fajny sen, obudziłem się. Byłem w kurwa zły. No mówię, chuj, zasnę, może mi się jak znowu ten sen włączy, nie? No i kurwa, żem na siłę spał do 18. Masz takie sny, masz na przykład, śni ci się na przykład coś takiego, że na przykład z facetem się ruchasz? Może to sam. Masz takie sny? Bo ja na przykład mam takie sny, że ja się rucham z laskiem, nie? Co? Wszyscy takie mają. Tylko, że nie wszyscy się do tego przyznają, nie? No, ja mam takie sny. Ja mam często takie sny, że się z laską rucham, albo całuję się, albo co. No, ale to jest trochę innej sytuacji, wiesz? No ale to co, masz... Czekajcie, bo ktoś napisał na czacie, że ten, ja tego shota teraz, ja go mam, tego długiego, dlatego go obczajam. Często takie sny... Ja mam wrażenie wielokrotnie, że ty jesteś po prostu niewyżyty. Ja... I naprawdę tak ci trzeba, że sobie już o tym marzysz nawet, bo nie masz z kim. Słuchaj, biorę z banku 400 zł i idę na dziwki. Jaki to jest problem? A jakoś nie widzisz, żebym szedł. I może mnie na to stać. Wyjebane, kurwa. Kiedyś się trafi jakaś... Pieniądze, to nie wszystko. Ja bym na przykład nie chciała chodzić tak ten... Co? Nie wiadomo, z kim się rzucać. Hej, wariat, zagnę ci Anian, fajnie. Tu nie chodzi o to, że kurwa tak, tego typu akcja. Tu chodzi o to, że są podane argumenty, ale nie było tak, że kurwa ona zaczęła wyzywać. Tu zaczął wyzywać Góral. Góral nie odpowiedział jej argumentem, kurwa, jakimś konkretnym, nie? Tak, ja ostatnio oglądałam filmik, jak żeś opowiadał swój pierwszy raz, to taką bekę cisnęłam, bo sobie myślę, kurwa, do kogo ty poszłeś po pierwsze, a po drugie... A, coś to dobra. No wiesz, o co chodzi. Nie będę tego komentować, ale naprawdę śmiesznie to zabrzmiało i tak, no... Szkoda mi cię trochę, wiesz, powiem szczerze. No na dziwki, żem polec. No, lipa trochę. No widzisz, tak już bywa na tym świecie, kurwa. Siedzę... Czekajcie chwilę. Wait. Poczekajcie, bo tu dostałem jedną rzecz. Taką dość ważną. Muszę to przybliżyć. O kurwa. Ja pierdolę, nie no, takich rzeczy to już się kurwa nie pokaże tutaj, bo to jest... Za dużo. Czekajcie chwilkę, bo chcę to zobaczyć, bo ktoś mówi, że tam jest... Chcę, żebyś zdechła, bo jesteś szmatą. I życzę ci, że jeżeli kiedyś będziesz szła po ulicy, żeby ktoś cię chwycił, jakiś psychopata i żeby cię zgwałcił. I znowu, kurwa, życzę ci. To samo słowo było powtarzane dwa razy. Życzę ci, życzę, nie gro... Jest różnica, kurwa, pomiędzy docinkami, a życzeniem śmierci, stary, nie? No kurwa, wiesz, o co mi chodzi. Życzę ci, tylko życzę ci, kurwa. To jest różnica. Podrażną ci gardło, rozumiesz? Żeby cię zabił. Nie mogę tego pokazać. Dalej. Bo tego nie ma. To nie. To jest w ogóle... I też muszę sprawdzić wiarygodność tego, co przed chwilą dostałem, bo to jest przesada już, kurwa. Ciebie. Muszę sprawdzić, czy to jest legit. Bo tak, kurwa, to nie. To ja też nie będę, kurwa... Nie w ten sposób. No i wszystko. Jebana dziwka. I teraz tak. Kwestia tego, co było. Ona została pociśnięta, kurwa, zajebiście prawidłowo. No laska zasłużyła sobie na to. No zaczęła mnie jechać jako pierwszego. Zaczęła mnie jechać jako pierwszego. I należał się jej, kurwa, kontratak słowo. Dobra, no to niech będzie, kurwa. Jedną rzecz powiem ci, stary, tak ode mnie. Bo ja tam nie uważam, że stary, takie docinki to jest jakieś, nie wiem, to są takie akcje, które należy zripostować słowami, kurwa, że życzysz komuś śmierci. No to nie powinno tak wyglądać, ale jeżeli mówisz o tym, że ty nikogo nie atakujesz pierwszy, to czemu na przykład na stream Gracjana Rostockiego, jak wszedłeś, to... A coś pierdolisz. To wbiłeś, kurwa, ze słowami o tym, czy jest pedałem, nie? Lecimy do pedała, chodźcie. Ja pierdolę, Rostock... I wytłumacz mi teraz, stary, czy rzeczywiście, tak jak mówisz, nie atakujesz pierwszy nigdy?
Lecimy do pedała, chodźcie. Ja pierdolę, Rostocki stream, nie? Rostocki stream, jebać pedała. Dawajcie, spamujemy, jebać pedała. Jebać pedała. Jebać pedała, kurwa, jak ja go nie lubię. To jest taki pedałek, że chudnie. Jebać pedała, spamujemy. Jebać pedała, nienawidzę go. I łapka w dół, jebać pedała. I łapka w dół, kurwa. Łapka w dół i jebać pedała. Nienawidzę go, kurwa, to jest taki pedał. Chuja pokazuje. Kumasz, stary. Jej pedałuje dzieci. No i? No i? I o co chodzi? No czekam na komentarz, no Michał, co jest? Co jest? Jaki komentarz? Czenie komuś śmierci jest karalne. Ja pierdolę, Rostocki stream, nie? Rostocki stream, jebać pedała! Dawajcie, spamujemy, jebać pedała! Jebać pedała! Jebać pedała, kurwa, jak ja go nie lubię. To jest taki pedałek, że chudnie. Jebać pedała, spamujemy. Jebać pedała, nienawidzę go. I łapka w dół, jebać pedała. I łapka w dół, kurwa. Łapka w dół i jebać pedała. Nienawidzę go, kurwa, to jest taki pedał. Chuja pokazuje. Kumasz, stary. Pedałuje dzieci. No i? No i co? Już ci powiedziałem, stary, że... Niejednokrotnie mówiłeś, że to ty nie zaczynasz pierwszy nigdy. A tutaj ewidentnie wbiłeś się, stary, z szarżą. Kumam. Wbiłeś się, stary, z szarżą. Kumam. No kumasz. No i? No i? O co chodzi? Jak no i? To jest no, umiem tego. Bo nieważne co. Jakby konkretnego. Ale co jakby w przekazie, kurwa. Bo tu chodzi o to, że pokazujesz szota, że ja robię coś złego. Okej. Okay. No przecież, kurwa, tłumaczę ci, że... Przed chwilą przy tej Martynie, co życzyłeś jej śmierci, powiedziałeś, że to ona zaczęła i zazwyczaj to inni zaczynają, kurwa, w momencie, gdy ten... Że ty zawsze odpowiadasz. Tak samo jak rajdujesz, to zawsze czekasz na ten sygnał od nich. A teraz mówisz no, a teraz to ty wbiłeś się po prostu do Gracjana Rostockiego i go zwyzywałeś. Więc pytam się, stary, o co chodzi? Nie rozumiem teraz sam, nie? Czy dlaczego no i? Okej. Jestem jedyną osobą, która zrobiła coś złego? No kurwa! No kurwa, nie jest to tak, że ja jestem jako jedyny, który, o kurwa, góral robi coś złego, trzeba go kurwa niszczyć. No każdy z nas, Michał, kurwa, robił coś chujowego. Każdy z nas zrobił coś złego. Każdy z nas do pewnych rzeczy nie chce się przyznać. To jest normalne, kurwa. Każdy youtuber zrobił coś chujowego. Nie... No dobra, ale 10 minut temu mówisz, kurwa,
że ty tego nie robisz, kurwa, no to ja już nie rozumiem, stary. Bo ja widzę ludzi, którzy trzymają, stary, twoją stronę i piszą, kurwa, życzą mi tak samo śmierci, stary, bo mówią mi JB na przykład, bo ty im mówisz, że ty tego nie robisz, stary, no to pokazuje ludziom, że jednak to robisz, kurwa, no rozumiesz to, czy nie? Nie każdy YouTuber... Bo ty im mówisz, że ty tego nie robisz, kurwa, no rozumiesz to, czy nie? Nie każdy YouTuber... Czekaj, bo nie mam tu przewinięte. Nie mogę cofać do tyłu live'a. Ty tego nie... robisz, kurwa, no rozumiesz to, czy nie? Nie każdy YouTuber... Czekaj, bo nie mam tu przewinięte. Nie mogę cofać... robisz, kurwa, no rozumiesz to, czy nie? Nie każdy YouTuber... Czekaj, bo nie mam tu przewinięte. Nie mogę cofać... kurwa, no rozumiesz to, czy nie? Nie każdy YouTuber... Czekaj, bo nie mam tu przewinięte. Nie mogę cofać... To jesteś ciszy, kurwa, przegłos jest jak chuj. Kurwa, no rozumiesz to, czy nie? Rozumiesz, o co tu chodzi? Jak inni kradną, to co? To ty też musisz, kurwa, kradnąć? Kraść, kurwa, sorry, gramatycznie. Nie każdy... Czekaj, bo... No kurwa, jaki przegłos jest, ja pierdolę. Ty czekaj. No góra, gadaj, kurwa, stary. Teraz będziemy tak siedzieć i czekać, kurwa. Rozumiesz, o co tu chodzi? Jak inni kradną, to co? To ty też musisz, kurwa, kradnąć? Kraść, kurwa, sorry, gramatycznie. Ale co kraść? Ale co kraść, Michał? Ale co kraść? Dobra, inaczej. Jak inni wyzywają, to ty też musisz wyzywać? No Jezus, ale co kraść? Ale co kraść, Michał? Ale co kraść? Dobra, inaczej. Jak inni wyzywają, to ty też musisz wyzywać? No Jezus, ale co kraść? Ale co kraść? Co tam się dzieje? Przemow płacił 3. Czy jak inni wyzywają, to... Ja wyzywam się z Magikalem, bo mamy, kurwa, open conflict. No i, kurwa, to jest akurat prawda. Żebyś mi mówił, że czy ja mam wyzywać, czy ja nie mam wyzywać. Czy jak inni wyzywają, to ty też nie masz wyzywać. To nie... No dobra, Góral, ale jak ty wyzywasz, stary, ludzi, załóżmy, i potem mówisz, że ty tylko odpowiadasz na innych wyzwiska, po czym, kurwa, ewidentnie widać, że ty wchodzisz z wyzwiskami pierwszy, i kłamiesz swoich widzów, stary, po prostu tym, rozumiesz? I potem mi się odbija to, że ja oszukuję, rozumiesz? A to tak nie ma. To powiedz po prostu, że wyzywasz i chuj, a nie tłumacz się, że to ty zawsze odpowiadasz tylko na wyzwiska. Że ty jesteś święty, bo nie jesteś stary i dobrze o tym wiesz. Chodzi o to, tylko chodzi, że jest napierdalanie na mnie, a inni youtuberzy też to robią, kurwa. I jak inni youtuberzy coś robią, to nikt, kurwa, nie robi z tego afery. A jak ja kogoś, kurwa, wyzwę, to z tego jest wielka afera, no do chuja. I potem mówisz, że ty tylko odpowiadasz na innych wyzwiska, po czym, kurwa, ewidentnie widać, że ty wchodzisz z wyzwiskami pierwszy i kłamiesz swoich widzów, stary, po prostu, rozumiesz? I potem mi się odbija to, że ja oszukuję, rozumiesz? A to tak nie ma. To powiedz po prostu, że wyzywasz... Na czym ci się odbija, nie czaję? To ty zawsze odpowiadasz tylko na wyzwiska, że ty jesteś święty. Bo nie jesteś. Góral, ale weź przestań, no kurwa, stary, bo no nie zwątpię. Jestem święty, no to jak każdy youtuber do chuja, ty też nie... Weź, przestań, bo zwątpię, stary, zaraz, no kurwa, o co tu chodzi?